Dzień dobry, wieczór, mili państwo, z tej strony jak zwykle Javor. Dziś kontynuuję przygodę Javora i Grażyny w postapokaliptycznym świecie Wasteland 3. Po ostatnich porządkach w bazie, podczas których usunęliśmy wszelkie robotyczne tałataństwo i inne szkodniki, idąc za radą naszego przyjaciela Greteskiego, który zasugerował, abyśmy porozmawiali z szefową szeryfów Colorado, Daisy, która pomoże nam znaleźć jakichś rekrutów, tak? A potrzebujemy personel do kwatery głównej, tak? Strażnika do aresztu, lekarza, kwatermistrza i mechaników do garażu. Więc nie ma co czekać. Ruszamy gdzie? Ktoś na śródmieścia Colorado Springs. Chodźcie, moja brygado. Czas nie głaznie, stoi w miejscu. No to wio. Pewnie, że tak. Ogólnie zachęcam was, moi drodzy, do zostawienia po sobie komentarza. Nawet tego negatywnego. Przyjmuję to na klatę. No, żebym wiedział, jak mnie odbieracie. Każdy feedback pomoże mi w rozwoju kanału i dostarczeniu wam jak najlepszych i najciekawszych treści. Także nie krępujcie się, rzućcie coś od siebie. Dobrze, co tu się dzieje? A, już trupy na dzień dobry. Okej. Okay. Zwolnijcie go. Jaki syn? Co za syn? Tu? No, chyba ten gość. Dobra, co nam powiesz, pani? Właśnie szeryfów. Nie, nie pracujemy dla patriarchy, jesteśmy strażnikami. And they won't listen when I say he's no killer. Judge Watkins has sentenced my son to die. Austin is all I have left. Everyone else died on the he's a good boy. He never hurt anyone. Nigdy nikogo nie skrzywdził, to się jeszcze okaże. Please. Maybe Watkins will listen to you. I don't even know why he was rounded up. He won't tell me. O, nie chce ci powiedzieć. Złe uczynki. No zobaczymy, co to za złe uczynki. Spróbujmy pogadać z tym dzieciakiem, o co chodzi. Młody. Wymizerowany, blady. Dobrze, jesteś wymizerowany i blady, okej. No ja myślę. Jak wpadłeś w tarapaty szeryfami? See, the Plains gangs chased my mom and me off our land. We lost everything. Heard this was a place that God. People here kept us out in the cold. Wypieli się na was, okej. Aha, a potem pojawili się Dorsejowie. No tak, dali mi jedzenie i ukazali odrobinę dobroci. A, witamy w sekcie. Parę szyb, tak. Marshals caught me doing. They said I was working with the Dorseys. Magistrate agreed. Ile warta jest twoja wolność? I wish I could believe that. Sędzia to twardy człowiek, tak? Zobaczymy. Yes, I don't have any money to give you, but I ciężką pracę, dobrze, jakiś proces. Czyli jeśli go uwolnimy, to będziemy mieć dodatkowy jakiś personel może do bazy, tak? Dobra, pogadamy. O, pan sędzia. Wygląda bardziej jak klecha, ale. Dobra, podejdźmy do niego. Sędzia. Posępny. Posępny panie sędziu. Howdy, judge. How's your heart? Szeryf go zna, okej. Still colder than a well digger's ass? Marshal Kwan. Rangers, I am magistrate Silas Watkins. I have heard of your rival. Which reminds me that. Aha, tego co żeśmy go oszczędzili przedtem, tak? Tego Dorseya. Spoko. Młody twierdzi, że nikogo nie zabił, tak? Dorsey uprising. He caused significant property damage.
His actions diverted marshals from responding to reports of attacks. Kurczę, no mielibyśmy Lizu za 4, to coś by się tutaj może zrobiło, ale... a gdyby strażnicy zapłacili za poczynione przez chłopca szkody i przejęli nad nim opiekę, panie sędziu? Tak, chcemy. O, 200 dolków, tak? No dobra, będzie stajenny za 200 dolarów. Kurde, widzicie, byłby jeszcze handel, no to może byłoby co taniej. No dobra, dawaj. 200 dolków za niewolnika to nie taka duża cena, chyba. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, repa weszła, dobra. Zaraz mu powiemy, młody się oprze ze szczęścia. Może nie tylko. Porozmawialiśmy, uwolnić się. What? Are you serious? Soon as they let me free, I'm going straight to your headquarters. I'll do whatever you need me to do. Clean guns, scrub toilets. Czyścić kibli. Dobra. Thank you. Thank you. Thank you. Sorry, młody. Dobra, jeden dobry uczynek. Gdzie my jesteśmy? O, przed stacją szeryfa. I tu też pewnie będzie pani szeryf Daisy. Gdzie pani tu jest? Więźniowy pizza, zastępca, jakaś Lucy Wesson, czy nie? Tu chyba coś, co? Tak? Jest, szeryf Daisy. Dobra, pani szeryfowa. Co tu się od Janie Pawła? Szeryf to prawdziwy posąg kobiety siwiejącym blond włosami, stalowym uśmiechem. O, proszę, harda baba. Prawie jak Grażyna. I'm the sheriff around here, but you can call me Daisy. I reckon you already heard all about the Dorsey raid, so I won't bore you with the details. Super, będą jakieś fajty, bo już mnie nosi. Nagroda. O, i dostaniemy, jak to ogarniemy, nadzorczyni aresztu w kwaterze głównej. Super. Do tego pancerz, hełm i leginsy. No świetnie. Pani, bierzemy tę robotę. Chętnie pomożemy, wiadomo, że tak. Znaczy, jakieś szychy tam są? Jako zakładnicy, co? Wesson. A, czyli ta przy drzwiach. O, spoko, chyba będziemy mieli drugiego kompana, nie strażnika. Dlaczego nie? I'm not sure why the sheriff didn't assign me marshals. Dlaczego? Bo jesteście dupami wołowymi, dlatego strażnicy są zajebiści. They and some of our neighbors were taken hostage by the Dorseys, and I mean to free them, all of them. Certainly. My father taught me to shoot almost before I could walk, and I'm the best shot. Oh, it's true. She's a prodigy, all right. Also a pain in the ass. Pewno chcesz. No więc dobrze, chodźmy. Pewnie, że tak. Nowy towarzysz, proszę bardzo. Zobaczmy, co też ta dziewucha. Co też ta dziewucha tu ma ciekawego? Aha, pani rewolwerowa. Okej. Okay. Super. Kapelusz 3 rozmiary za duży. Jakie umiejętności u tej pani? Mała broń palna, spoko. Handel i przetrwanie. O, bardzo dobrze. To uzupełni drużynę o dwie dodatkowe umiejętności. Ponieważ modyfikację broni ma już szwagier na trzecim poziomie, ale spoko. Te dwie jak najbardziej się przydadzą, tak? Dobrze, ruszajmy więc. Jesteśmy tutaj. Nie. Warsztaty maszynowe to nie ogród bogów, aha. Czyli tu pewnie jakaś tam będzie można dojść. Dobra. Komu w drogę temu trampki? Jedziemy. Extra! Cowardly attack on Colorado Springs! Jakiś koteł. Kaśnierzek. To nie. O, złom. Bierzemy. Co tu jest? Pamiętnik Bremki. Proszę się tu nie zabijać. Marshal Lupinski should be out front. Sheriff Lupinski. The Arapaho Garage is just outside the city gates. My old friend Doc Parker set up a clinic. Spoko, to może będzie kiedyś trzeba zrobić. Co tu się dzieje? Bomba. O, proszę. Na pierwszym poziomie Janusz da radę. Pyk, pyk. No, proszę bardzo.
Odpowiedni Janusz w odpowiednim miejscu. Rozbryliśmy minę. O, i 57 dolków wpadło, super. Dobrze jest pomagać ludziom, tak? Przynajmniej do czasu, jak płacą kaskę. Dobrze, co tu jest? Szeryf Lupiński. Pewnie on nam to musi otworzyć, co? Otwieraj, chłopie, bo tu jesteśmy rządni mordowania Dorsejów. Marshal Lupinski, I expect you to moderate your language and... My apologies, Miss West. I meant no disrespect. No ja myślę. Best of luck to you and... Otwarta. Dobra, chłopie, no co ty mi możesz powiedzieć? Idziemy, brygada. Here? No room. Dobrze, zobaczymy. Zobaczymy, na jakim poziomie tutaj będą będą walki. Mam nadzieję, że coś ciekawego. Może jakiś bosik? Oby nie z rakietnicą, bo to się zazwyczaj źle kończy dla strażników. Dobrze, jedziemy. Gdzie jesteśmy, kim jesteśmy? Whoever just came up from the city. Właśnie z miasta, proszę zgłoś. A, to do nas, tak? Musimy niebezpiecznie. Aha, już po chłopie. Spoko, już tak kogoś skasowali, najwidoczniej. Co tu widzimy? Kuraki. Iglica ogromna, czy jest tu coś, co tu mignęło? Blok lodu. O, Grażyna, ty jesteś czwarta dziewczyna. Może z pistoleciku. Przeładuj, dobry pomysł. Pyk. Skrzyneczka. Proszę bardzo. O, i jeszcze karabin snajperski, jak dobrze. Takie skrzynki lubimy. Ma się co zastanawiać. Karabin snajperski, miła rzecz. No przecież, że tak, no tutaj modyfikacje w tej tandetnej snajperce są, ale tu mamy duży skok obrażeń, więc nawet się nie będziemy zastanawiać. No i nawet ładnie wygląda. Okej. Dobrze. Co dalej? Aha, aha. Tu trochę jest. Aha, to ten ziomek chyba co z nami gadał, tak? No dobra, trzeba byłoby im jakoś tutaj... Proszę, ja was nakopać. Dobra, gadu, ale... No, jeszcze nie trafiłem. A, super. Ale dobra, zaczyna się rozwałka. Co my tu mamy? Raz, dwa, trzech, pięciu, sześciu, tak? Sześciu, czy jest tu ktoś poważny? Same jakieś płotki. Dobra. Dobrze, Javor dowódca, co ty chłopie zrobisz? Strzeliłeś, nie trafiłeś? Dupa, stań tutaj. Czekaj na swoją kolej. Graża. Graża rakietowa. Jaki ten pistolet ma zasięg? Aha, dobra, okej. Ale staniemy przy strzelbie. Trzeba gdzieś bliżej naszą Grażyną podejść, tak? Myślę, że Grażyna na pełnym podbiegniesz tutaj. Schowasz się za drzewo i zrobimy im jesień średniowiecza. Szeryf Kwon. Ty masz automatyczny. Ty masz automatyczny. Gdzie byś ty się mógł? A myślę, że tu. Stawisz się, przygotuj się. Będzie grubo. Janusz i jego ciężki karabin i Janusz i jego rakietnica. O właśnie, jeszcze nie strzelałem z rakietnicy i bardzo chętnie zobaczę jak to działa.
co, to jest już poza zasięgiem? Aha, tak, zasięg jest tutaj, ale ja myślę, że podszedłbym trochę bliżej. Rakietnica potrzebuje 6, my podejdziemy nim Januszkiem na 2, aby zwiększyć zasięg, lub też inaczej zmniejszyć dystans. Tych trzech byśmy tutaj mogli, mogli zdjąć, o, może nawet 4. Pewnie, pokaż co umiesz, chłopie. Proszę bardzo, Janusz Killer, MVP tego meczu. Dobrze, wiemy, że rakietnice są sympatyczne. Lubimy rakietnice. Dobrze, szwagier. Jako, że Janusz zrobił robotę praktycznie za całą drużynę, zostało z 2. 8, 2 strzały. Dobrze, próbuj. Nawet nie było źle. Mogło być lepiej, ale tragedii nie ma. I pani rewolwerowa za dużym kapeluszem poza zasięgiem. 7 punktów akcji. To myślę, że podbiegniesz sobie tu. No i nawet dobra szansa na trafienie. Kasuj gościa. Ładnie. Dobra, właśnie zarobiłeś na swoją michę ryżu. Na pewno. Co ty chcesz tym kozikiem zrobić grażenie? Major Kocurek! Proszę bardzo, zagryź dziada. On tu robi robotę. Graża może wypalać? Kocurek nie dostanie? Nie. Próbujmy. Ojej. Graża. Postaraj się, dziewczyno. Okej, no to co? Możesz przeładować? Reload. Zdejmiesz go ze snajperki, chłopie. Czemu? Aha, no nie bardzo. Może pani rewolwerowa? Proszę bardzo. Mam nadzieję, że kolejna walka będzie nieco ciekawsza, bo tu co prawda było użycie rakietnicy, ale zbyt trudno nie było, tak? Złom i jeszcze więcej złomu. Trochę amunicji i złom. Okej. Okay. Aha, ten tutaj się... O kurde. Oni go zastrzelili. To świnie podłe. Jak oni mogli? Chyba żeśmy się spóźnili? Czy tak miało być? Trudno powiedzieć. A taki fajny chłop z niego był. Co tu mamy? O, proszę. Płyty przebijające do hełmu. Modyfikacja, pewnie. Pewnie lubimy modyfikację. Skrzynka na broń. O, strzelba automatyczna. O proszę, chyba Grażyna dostanie prezent. Spoko. Grażyna dostanie prezent, ale czy Grażyna może używać już ten prezent? Pewnie, że może. Graża, dziewczyno. 25 do 36. Pewnie, że lepsza. Czemu to? Panie. Tu się będzie robiło. Okej. Okay. Dobrze, co widzi? Co tu jest dalej? Gdzie my jesteśmy? Tu? Jak to wygląda na mapie? Aha, czyli my ciśniemy ciągle do góry. Spoko. O, skrzyneczki z amunicją. Wiadomo, Dorsejowie przewidzieli, że będziemy potrzebowali amunicji. Jak najbardziej. Deczki. Jasne, że tak. Co tu? O, co tu jest? Mina, Januszu. Drogi mój przyjacielu, zajmij się tym. Dobrze, Janusz, ty to się znasz na robocie. Kolejne miny. To, żeby się na to nie pieprzyć, to rozbroimy je zawczasu. Dobra robota. Okej. Okay. Przełączymy tylko i co tu mamy? Drzwi. Aha. Trzeba naprawić. To zrobi Grażynka. Grażynka zna się na tym. W końcu Januszowi Passata naprawiała. Okej, otwarte. Co tu mamy? Co tu mamy? Szafeczka. Bardzo chętnie. Wyrzutnia mrożonych fretek? Tych zwierzaków? O kurde. Odbroń ciężarek. Hej, mrożona fretka, faktycznie, to strzela mrożonymi
zwierzakami. No, wrażenia dość przyzwoite. I o, księga wiedzy. No, walka bez broni, ale to akurat dla nikogo z moich. No ale cóż. No, przynajmniej szłagier będzie mógł używać tej wyrzutni fretek. Co to jest? Stąd elektroniczny komputer. Dlaczego to nie działa? O co tu chodzi? Save. Wymaga zasilania. Komputer też wymaga zasilania. Może jakoś przesunąć, coś zrobić tu może? Yes, it's working. Energy storage is 12% above norm. This is better than I hoped. Dobra, nie wiem, ja nie ogarniam, jak to zrobić z tym komputerem, ale okej. Okay. Nie wiem, jeśli ktoś z was wie jak, to zostawcie może odpowiedź w komentarzach. O, Janusz, kolejna mina, chłopie. Dobrze. Przejdźmy tędy. Co tu mamy? Pan lis. O, co to? Ło, władca bestii. Oho, to będzie grubo. Spoko, jest ich tu kilku. Widzę coś, jakiś poważniejszy pacjent. Jakiś, co to jest? Jakiś dół z łukami najwidoczniej. Okej. Okay. Dobra. Czy my bylibyśmy w stanie... O, mina. Janusz, rozbój to. Czy byłbym w stanie w ogóle jakoś ich zaskoczyć? Tu jakieś przejście się pokazało i... prawdopodobnie doprowadzi nas w to miejsce. Okej. Dobrze, ekipa, chodźcie. Póki się nic nie dzieje. Wejdźmy tu. Właśnie miałem szwagrowi... szwagier założyć mu... tą wyrzutnię fretek, bo fajnie wygląda. Jestem ciekawy, jak się sprawdzi w boju. Co tu jest? O, można pokopać. Coś może fajnego znajdziemy. Upiorna lalka. Nadają całej drużynie potężne premie. Super. Upiorne lalki nie są pokazywane w ekwipunku. Zamiast tego, podobnie jak odkryte kasety i samouczki, można przeglądać je w menu archiwum. Co nam ta przenikliwa Patrycja daje? Percepcję plus jeden. Super. I granaty zmniejszające. O, też ciekawie wygląda. Bierzemy wszystko, super. Bardzo fajnie, taka laleczka jak najbardziej na propsie. Ojej, a co wtedy tu jesteście? Wilki pustkowie, o panie. Ale dobrze, może szwagier. Popiszesz się teraz. Popiszesz się wyrzutnią mrożonych fretek. Przeładuj to może najpierw. Daje jakieś obrażenia obszarowe, czy o co chodzi? Nie wiem, podejdź tu. Podejdź tu i strzelmy tego. Oho, coś narobił. Zasadzka, że o matko. Dobra, o co tu jest? Mamy specjalny atak, bierzemy to. Od razu wilk dostanie w czapę. Bardziej. Proszę bardzo, łam. Short day, dziękuję bardzo. To się nazywa dowódca z prawdziwego zdarzenia. Dobrze, chłopie, przejdź sobie tutaj, stań koło pana majora Kocurka. Tamte dwa wilki trzeba było jakoś wykończyć. Kogo my tu mamy? Graża. Graża to byś musiała podbiec może, żeby w ogóle tutaj cokolwiek ogarnąć. No dobra, byłabyś w stanie strzelić, tak? Dobra. Nie najgorzej. Najgorzej, szeryf Kwon, w ogóle szkoda gadać, biegnij tam. Kto jest? Janusz jest. Janusz to też za bardzo chyba nawet nie strzeli z tej odległości. Domyślam się, no tak, zasięg jest tutaj. Dobra, biegnij tam Janusz. Chociaż nie, mogłem go zostawić troszkę w tyle, bo pewnie te wilki zaraz podbiegną. No nic. Kto nam został? Aha, Janusz, ty się, chłopie, przygotuj. Szwagier niech się przesunie. Dobra, i została nam rewolwerowa Lucy.
Ona może, nie może. No to nic, to ona się przygotuje w razie czego. Nie mogłem jej dać wartę, ale... Panie, bo to wilcy byli. A, ze stryper. No ja... Grażyna tu zrobi robotę, myślę. I pograć. No, 4 życia, wiecie co? Wstyd i hańba. Czy szeryf Kwon wykończy to? A nie, czemu on ma taką niską szansę trafienia? A może za blisko chyba jest? Drugi. Bo Janusz drugi taki. Janusz ma 9 punktów. Może się cofnąć tu gdzieś na 3. Zobaczymy, czy to cokolwiek poprawi. No nic kurwa nie poprawiło. Czemu? Jak tu jest aha, podstawowa szansa trafienia 50. Dobra, to okej. Okay. Coś żeś tam nawet nastrzelał. Strzelisz z karabinu. No i super. Super, to lubimy. Co też te zwierzaczki miały przy sobie? Jakiś kieł, jakaś skóra, jakiś kieł i jakaś skóra. Mhm. Czy tutaj nie ma czegoś ciekawego? No nie ma nic, co widzę. Dobrze, wychodzimy tutaj na górę, tak? Tu jest, co tu jest? Tu widzimy ich z góry, tu będzie ich można fajnie ostrzelać. I kontroler FSU. Czyżby... Co tu chodzi z tymi soczewkami? Jakieś światło... A, myślę, że Dorsejowie mogą skończyć jak mrówki pod lupą, tak? Zobaczymy, czy co z tym komputerem, o co tu chodzi. Ja się tu zbliżcie w razie czego, jakbym coś spierdolił. Interfejs fotonowej soczewki wzmacniającej jest dość prosty. Większość procedur została zautomatyzowana, ale istnieje kilka elementów, które można dostosować. Zainstalujcie na soczewce dynamiczną matrycę międzyfotonową. Aha, to jest chyba ta rzecz z tamtej szafki. Pewnie, zainstalujemy. Mhm. Dynamiczna matryca, słychać krótki syk, okej. Okay. Naciśnijcie przycisk oznaczony do stosu liczby zbieranych fotonów. Gromadzenie fotonów jest na najniższym poziomie, wynosi 10. Zwiększcie zebranie fotonów? Pewnie. Zobaczymy, co z tego będzie. Aktywuj fotonową soczewkę. Pewnie, że tak. Co się będzie działo? O, Grażyna, co tu się wydarzyło? Ale jebnięcie. Ten się pali, ten spłonął w ogóle. Ale urwał. Dobra, spoko, nie? To było fajne, tak? Ten jest jakimś nożem, myślę, że tego by tu było trzeba... A nie, tego nie widzimy, tak? Ten za daleko. Jakiś zabójca... A, tego zabójca. Będzie próbował do nas strzelać pewnie. Dobrze, czekajcie. Tak, ty idziesz na przygotowanie. Zostań tutaj. Graża, ty tutaj... Co ty możesz? Co ty możesz, dziewczyny? Ty mogłabyś tego psa tam na dole strzelać, tak? No to strzelaj. Dobra. I się przygotuj. Szeryf Kwon. Czy ty kogoś stąd widzisz? Pewnie nie, ale stąd zobaczysz. Może tego kończyć. I tyle. Przygotuj się do następnej tury. Janusz Zagłady. Czy Janusz kogoś w ogóle... A, stąd byś kogoś zobaczył. Albo stąd. Tego i tego. No okej. Okay. Aha, teraz takaż wysoka szansa na trafienie, bo mamy przewagę terenową, domyślam się. Więc go zobaczymy do góry. No. Janusz, tyś tu zrobił robotę, chłopie. I szwagier. O, szwagier by mógł dobić kogoś. Może... Nie, ten pies i tak tu pewnie nie dobiegnie. To może tego poprawić. No i może spłoną. Miejmy nadzieję, że spłoną. I szwagier czeka. Pani Lucy. Czy pani Lucy kogoś tu by mogła
szarpnąć. Niby by mogła. Na przykład tego psa, tak? I się przygotuj. Dobrze. Mhm. A, to jest jeszcze... Tak, jeszcze jeden pies, tak? Ten tu płonie. O, ty chamie prostacki. Kurde, to dalej strzela. Ja pierdolę, panie. Myślałem, że to taka jednorazowa akcja była. A tu taka zadyma. Kotel, bierz go. Z rozdrabu ryja. Kto nam tu został w takim wypadku? Czatownik. Mogę go zdjąć od razu, świetnie. Został jeszcze tu zabójca i... I to by było na tyle. Tu widać, że soczewka... Ta soczewka zrobiła za nas większość roboty. No ale okej. Zjedziesz mnie. Wychodzi na to, że MVP w tym starciu jest soczewka fotonowa. Co tu mamy? Złom, więcej złomu, trochę pieniędzy. Co to jest? Ulepszenie pojazdu. O, fajnie. I troszkę pancerzy. Takie jakieś gacie. Zamarznięte serce. Kolejny świetny prezent na walentynki. Okej. Okay. No tak, wiem, że ulepszenie pojazdu. Wszystko. Co my tu mamy? Kolejny karabin snajperski, ale chyba ja mam lepszy z tego co wiem. Troszkę naboi, troszkę dolarków, okej. Okay. Schodzimy tutaj na dół. Co tu mamy? Skrzyneczka z pancerzami, o świetnie. To będzie można dozbroić. Dozbroić ekipę. Amunicja zawsze się przyda i gdzieś tu. Gdzie ja tu widzę? A, właśnie, tu była skrzynka z alkoholem. No okej. Okay. Janusz lubi. Okej. Okay. To jest jakąś kupkę złomu. Co my tu mamy? Złom. Dużo złomu, sam złom. Co my tu mamy? Jakąś dziurę z palącymi się zwłokami. Z dołu unosi się zapach zwęglonego mięsa i przypalonych włosów. Dymiące się ciała zniekształcone agonią lub pośmiertnym skurczem mięśni leżą na sobie poskręcane, tak? No nieciekawie. Nie da się zidentyfikować zwłok, no jakoś mnie to nie dziwi. Aha, Lucy się gapi. Jakiś ślad twojej rodziny? No kto? No Dorsejowie przecież, nie? O, percepcja, skill check percepcji. Dobra, zobaczmy co tam jest jeszcze. Pobliżu krawędzi dołu są zwłoki dziecka, które zdają się ściskać w dłoni jakieś tobołek, jakby go chroniły lub ukrywały. Wyjmijcie tobołek z rąk zwłok dziecka. Jedna z córek. Zostawcie jej zwłoki spokojnie. Ja nie chcę jej okradać, bo może jakiś quest z tego wyjdzie, kobieto. Mimo wszystko weź tobołek. Co to jest? Spalona książka. Aha, no to dobra. Chyba na tyle. Okej, okej. Już nie ma nic. Co tu jest dalej? Dzielny, o, skrzyneczka medyczna. Jeszcze z granatami. Sweetaśnie. Granaty też lubimy. A mołotok. Okay. Co to jest? A, kurczak cyborg. Taki jak w naszej bazie. Nic więcej nie ma. Co tu to jest za... Co to jest? A, to chyba ci zakładnicy. Aha, że to niby to poprzednie to już był Final Fight, tak? Myślałem, że będzie coś jednak bardziej, ale nic. Co ty jesteś, chłopie? Ubranie tego młodego mężczyzny ma idealny krój. Stanowią też szczyt tutejszej mody. Mężczyzna unosi ręce i rozpoczyna wyraźnie przygotowaną mowę. Mamy zgodę. On behalf of all of us here, I want to offer our unconditional surrender. As proof of our goodwill, I want to tell you that the culprits got into town with help from Farron Brigo's organization. Isaac, how could you? How could you throw in with these people? How could you let them take my family? Where? They're in the grave you passed on the way here. They didn't suffer. No, że ten. I promise. Ten gnój się skumplował z Dorsejami, tak? Co za frajer. Stop talking right now. We.
We thought we were in the right. The Dorseys promised that we could take down the patriarch. They didn't say anything about murdering us. What about all the other people they killed? Or was that part okay with you, Isaac? Śmieciu, pomogli mi zabić rodzinę Lucy, a teraz też naszego przebaczenia. We want to face justice. You know, it was Melius Dorsey. He went looking for your family, Lucia. Your family especially. Dlaczego? That's why I got you out. You didn't want anything to happen to me? So you let savages abduct and murder my family? No grubo. Ślubu raczej nie będzie. But you're still alive, Lucia. Don't you see? You're still alive, and that's what matters most to me. We've been under the patriarch's boot for 50 years. We say that the 100 families are in charge, but it's really just his family. Just him. I know you must think I'm a fuzzy-headed idealist, but this society's sick. It needs to change. Lat i... Tak, trzeba zmian, pewnie. Nie zakładajcie jeszcze maseczek też. Ojejeje. Czy Dorseyowie działali sami? Czy mieli może jakieś wsparcie? Farron Brigo's gang helped them get into town. And I overheard Nelius say something about Liberty Buchanan, the patriarch's daughter. Córka patriarcha, no to fajnie. I think she's going to attack Colorado Springs. It sounded like she's gathering an army out in the plains. Something way worse. He escaped. He took some vehicles and headed west into the mountains. I have heard enough. If your betrayal of please. Jak będzie opcja, to go jeszcze dojedziemy tego Dorseya. Aha, ale ona go chce chyba skasować, tak? Czekaj, istnieje lepsze rozwiązanie. Pewnie, że tak. Musi być sprawiedliwość. Panie, my jesteśmy strażniki. Not after what he did to my family. You want to let him walk away from what he's done? Zmierzamy go aresztować. I have justice right here in the palm of my hand. Nie kombinuj, dziewczyno. To ci będzie później smutno przez całe życie. Come in November 1. This is Ranger HQ. We're getting reports of shooting in your last known location at Garden of the Gods. Aha. Over. Aha, możemy ich albo zabrać do swojego aresztu, albo do więźniu, do szeryfowej, tak? Ja myślę, że do szeryfowej. Rzucimy. Więc to ona nam dała tę fuchę. Tu mamy jeszcze jakiś duży pojemnik, spoko. Co tu mamy ciekawego? Czekan, broń sieczna, jak bardzo nieprzydatna mi. Jak za kolano, szybkość bojowa plus pancerz, no okej, czy się przyda. Zwiększony magazynek jak najbardziej. Modyfikacje też i tu widzę, co tu widzę? Skrzynia medyczna, medyczna bardzo, bierzemy. Bierzemy wszystko. No to by było chyba, ogrody bogów mamy załatwione. Dobra, czas wracać do... do szeryfowej. No szczerze powiedziawszy, spodziewałem się jednak czegoś więcej. Może więcej tych Dorseyów, albo jakiegoś, nie wiem, bossa, może czegoś poważniejszego, może coś cięższego. No nie wiem, trudno powiedzieć. No ale mimo wszystko akcja z soczewką była bardzo, bardzo tłusta. Fajna opcja. Mam nadzieję, że więcej takich, powiedzmy, eventów podczas starć, czy coś w tym stylu, że będzie można jakieś użyć interakcji z otaczającym światem. Dobrze. Aha, tu jesteśmy. Sheriff Lupiński. Co się stało? After he gave aid and comfort to the enemies of the why arrest him when you killed all those others? What made him special? No właśnie, chcieliśmy, by jego śmierć obciążyła twoje sumienie, dziewucho. I'll be the keeper of my own conscience, thank you. I am a grown woman. You have no right. I suppose you're right, though. Pewnie, że mam rację. It is better not to have such a thing weighing on my soul. But the people who are truly responsible. Nelius Dorsey and Liberty Buchanan. I will. Pewnie, że will you help me find them? Też ich wystrzelamy. You can count on my guns every step of the way. Rozkazy jak strażnika przystało. Tak. Good. We should go after Nelius Dorsey first. Isaac said, I don't think we're ready to face him yet, though. Nelius will be dug in, I expect,
and he'll have all... I thought she said she was gonna fall. For now, we should head back to the sheriff. Te, już wracamy, nie marzy dziewczyna. Gdzieś tu na dole się szło, tak, do handlarzy. Stupid! Ładny pomnik, wiadomo. Go Power Rangers, lecimy. Come out of there, you sons of bitches! Się nie wystrzelali, to dobrze. Dozens killed by Dorsey thugs. Family's taken hostage. Either of you ever worry about being hit to a pillory? Ruchy, ruchy, pietruchy, dobra. I think we should pull some marshals from Broadmoor, put them here in downtown. No, Sherpa, co mi powiesz? I like you already, Rangers. I asked for a favor, and you came through for me. Not only that, but you sent me Isaac Reed and his trader friends. Oh, it seems to me that if somebody commits a crime in Colorado Springs, they should face Colorado Springs justice. Mm-hmm. I'm glad we see eye to eye on that. Some of my marshals weren't so damn jesteśmy po tej samej stronie, it's pani szeryfowa. It's in all our interest to keep this city safe. Now, before I forget, let me introduce you to Hope Emerson. She heard all about you coming to town and she wants to join up. Chyba ta cała Hope to będzie nasza strażniczka. Pleasure's mine, Rangers. Ran the lockup in a little town called Amity on Colorado's eastern border. Amity got flattened by the scar collectors a while back, so Hope came west. Been trying to get her to join the marshals ever since, but she keeps... We have some differences when it comes to crime and punishment. But that dziękuję aside, za polecenie. Owszem, potrzebujemy kogoś do tej roboty. Witamy na pokładzie. Great! I'll head over to Ranger headquarters in a bit and start fixing up your brig. So, back to business. Did you find out how the Dorseys got into town? Wygląda na to, że pomógł Ingang, tak, właśnie. Figures. That rat slinked into town about 5 years back. And the patriarch, God love him, offered him a place to set up shop. Been nothing but trouble ever since. So him making a deal with the Dorseys doesn't surprise me in the least. In fact, I had a hunch he might be involved. So I sent my best man over to his nightclub, Little Vegas, to search for a connection. Say, what if I asked you Rangers to go to Little Vegas and check up on him? And if you happen to find proof that Brigo helped the Dorseys while you're there, well, feel free to cuff the bastard and haul it down Brigo for me, and I'll make sure your HQ gets the best equipped armory this side of the Rockies. Go, jeszcze nagroda oficer zbrojowni w katorze głównej strażników. Super. Już mamy następny trop, gdzie zdobędziemy kolejnego gagatka do naszej ekipy, tak? Dobrze, wróćmy do bazy zobaczyć, co tam się zmieniło czym? Po tym, jak panna Hope się zbunkruje w naszym areszcie, tak? Zostanie naszą tam strażniczką. Ciekawe, jak to będzie wyglądać w kwestii właśnie tych więźniów, których byśmy mieli przetrzymywać tam u nas. Co prawda jeden wariat tam już siedzi, co od lat żar grzyby i robaki. Co właściwie nie wiadomo skąd się tam wziął. Ale później z biegiem fabuły, jeśli faktycznie kogoś aresztujemy, co z tymi więźniami można zrobić poza rzeczami oczywistymi, takim jak uwolnić, czy tam na przykład zabić, czy coś. Czy będą jakieś opcje zadań pobocznych na przykład, tak? Zobaczymy. Okej, jesteśmy. Co się dzieje? O, Team November, come in. No, co się stanęło? Yeah, I got Ms. Wong, the manager at the Sands Lux Apartments on the line. Shush, let me talk to them. You're leaving out important details. It's the weirdo in apartment 3. He's gonna kill us all. There's all kinds of loud banging coming from his room. And he's not alone. He's got friends in there. They're planning something, I know it. Pieprzy szeryfów. Jesteśmy strażnikami, my to zrobimy. Zaraz przyjedziemy, proszę pani. You will? Oh, I knew you guys were better than the marshals. Wiadomo, że tak. O, i 150 dolków nagrody. Poka. O, czyli wpadł nam jakiś poboczny quest. Fajnie. Dlaczego nie?
No panie, tu już posprzątane. Jakieś słupki tu postawili. No, młody już stoi. Ta, pilnuj młody. Jakiś szeregowców mamy, dobra. Co tu jest? We all are here. Aha, jacyś szeregowi się tu pojawili, tak? O, tu posprzątali wszystko. Kurde, panie. No, nieźle, nieźle. Tak, tu nasi uchodźcy. Dobra, i idziemy do pierdla. Kto to jest? A, szeregowy i Hope. Co ty mi, dziewczyno, powiesz? Co tu się dzieje? Nasz zoczyni salutuje wam. To miło z jej strony. Ładnie, jak się mają więźniowie? Mówiłeś o tym, który przy... No właśnie, tak, o tym, o którym przed chwilą mówiłem. Wiem, że musisz trzymać go dalej w zamknięciu i nie twierdzę, że się co do tego mylicie, ale o ile nam wiadomo, czy złamał jakieś prawa, nawet jeśli tak, to wygląda na to, że był tu więziony przez całe lata. W sumie coś w tym jest. Wiem, że rozmowa z nim jest trochę niepokojąca, ale czy to dobry powód, by odmówić mu wolności? Nie wygłuszczę go bez waszej zgody, chciałem tylko wyrazić swoje zdanie. No właściwie no, trochę racji ma, jak goś tu siedzi. A ciur, wypuśćmy go, zobaczymy co z tego będzie. Ojej! Thank you so much, man. I owe you big, real big time. This won't be the last time you hear from me. Okej, okay, to ostatnie było lekko niepokojące, ale domyślam się, że tego gościa jeszcze spotkamy, tak? Ale to może nawet dobrze, będzie ciekawiej. Tylko pytanie, czy po której stronie karabinu go spotkamy? Jak to mówię? Dobrze, moi drodzy. Na dzisiaj ode mnie to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobają przygody Graży i jej wesołej ekipy pod dowództwem Javora. Jeśli, tak jak mówię, podobało się, rzućcie jakiś komentarz, zostawcie coś po sobie, żebym wiedział, co o tym wszystkim myślicie. Łapka, subek, też mile widziane. Jak najbardziej. Więc, tak mówię, na dzisiaj tyle. Trzymajcie się, cześć i do usłyszenia.